To nie mogłem się powstrzymać. Puściłem go na telewizorze i z Natalią słuchaliśmy. Jest cudowny. O co ci to? Byłeś grzeczniutki za ekranem, nie myłeś rąk. Taki milutki moim panem, zabierasz głos. Ten sam głos, który ja ci dałem, Sikarios. Rozjebią ciebie wraz z Stefanem. Ktoś ten... Sikarios od 2 lat próbuje mnie rozjebać. Wiecie, co mnie ogólnie bawi w Sentino? Że, prawdę mówiąc, mi się wydaje, że przez znajomość Sentino z Sergiuszem on poznał moją osobę i on rapuje o moim życiu. On jest kurwa zazdrosny. On na przykład rapuje, że nosi Patek Philippe, że nosi złote Rolexy i że nosi Audemars Piguet. A pod koniec dnia te wszystkie zegarki znajdują się w moim sejfie i na moim nadgarstku. To ja mam złote Rolexy, Audemary i Pateki. A on jedyne co ma... To najtańsze stalowe Rolexy w katalogu, jakie możesz znaleźć. Najprawdopodobniej kupuje używane. I to jeszcze pewnie kradzione, żeby taniej było. Ten typ autentycznie rapuje o moim życiu. On ma kompleks wielkiego R. Kompleks wielkiego R. Że nitro to faja, olejniksen to pataja, dziwko tajlandzka. Chodź do ringu, pokaż jaja, nitro to faja. Olejniksen to pataja, dziwko tajlandzka. Jebasz i do świniaka, śpiewają poprawczaka. Tu też miałem taką rozgminę, dlaczego w poprawczakach akurat Sergiusza wyzywają. To jest, jeżeli w poprawczakach Sergiusza wyzywają, to naprawdę muszą być to klawe mordy, którym warto zaufać. Jeżeli ktoś trafia do poprawczaka, to musi być naprawdę, kurwa, niezłym gitem, nie? Śpiewają w poprawczakach. Twój ziomek syka, ta. Na hajs czekam 2 lata, ta. Na hajs czekam 2 lata? Z tego, co ja słyszałem, tyle o ile jestem prawdy, to ktoś inny czeka na pieniądze od ciebie, Sentino, bo jesteś zadłużony w Berlinie. Nie bez powodu były liście i zdejmowane zegarki, no. Także to od ciebie czekają na siano. Szkoda, że w Berlinie twoi Sikarios ci nie pomogli, tylko dostałeś takiego liścia wychowawczego jak mała dziwka, popłakałeś się i zdjąłeś ten swój kurwa zegareczek z ręki, nie? Niesamowite, niesamowite. Nie będziesz nigdy karateką, prędzej uczynię cię kaleką. Wszyscy są dzieci jak maczetą. Ty jak walczysz, to tylko z depresją. Chciałeś hajsu, chciałeś fejmu, no to masz go wreszcie. Ale czemu te dziewczynki są 14-letnie? Czekam tylko na ten dzień, aż któryś z was dojedzie. Ja mogę bez ochrony iść sobie na miasto wszędzie. Kurwa szacun. Mi się wydaje, że w tym momencie to jest taka insynuacja ze strony olejnika, że Sergiusz chodzi z nadwagą po mieście. Znaczy z nadwagą, Boże, z ochroną po mieście właśnie, a z jedyne z czym chodzi to z nadwagą, nie? Ja mogę iść sobie bez ochrony na miasto i chuj. No, ja też mogę, no. Ja też mogę. I wyobraź sobie, że nawet w Hiszpanii byłem 4 razy, od kiedy groził mi śmiercią Sentino. 4 razy byłem w jego kraju. W jego kraju. Nawet na Majorce byłem, a podobno przez Sentino to na Majorce jest najbardziej poustawiany. Byłem na Majorce. Ile mam dupeczek w stadzie? Ja mówię M5. Wszystkie na leasingu, tak jak twoje M5. Jesteś psychopatą z deta, co się mści na ludziach. Metr 70 zmień ksywę na mik... To lejnik ktoś sobie ten nawinął, że... Jak Sergiusza M5 chyba, tak? Tylko problem polega na tym, że po pierwsze Sergiusz nie posiada M5 w leasingu, bo Sergiusz nigdy M5 nie posiadał, tylko ma M8 oraz ma M3. A po drugie wydaje mi się, że jak gdyby olejnik chciał zapłacić ratę za M8, to by mu pieniędzy z walki na jedną ratę nie wystarczyło. Więc faktycznie mega beka, że ktoś kupił sobie samochód na firmę. Niesamowite. Oni są tak cudowni, ale to też jest piękne, że udało się skumulować 2 tak poważnych person na jednym kawałku. Co ci to?
byłeś grzeszutki za ekranem, nie myłeś o. Takim milutkim moim fanem zabierasz głos. Ten sam głos, który ja ci dałem, Sicarios. Rozjebiam ciebie wraz z Stefanem. Tak szczerze, nitro to faja. Olejnik sen to pataja, dziwko tajlandzka. Chodź do ringu, pokaż jaja, nitro to faja. Olejnik sen to pataja, dziwko tajlandzka. Jeba się to świniaka. 1234 przesyła 3 złote. Santino jebały CY. Ale jakby nie było, to ma dobry głos na kawałkach. Ma dobry głos na kawałkach, lirycznie też jest całkiem fajny. No Santino muzycznie jest dobry, ale jeżeli chodzi prywatnie jako człowieka, to jest zwykły kurwa rozjebus. I mówiąc rozjebus, jestem pełen świadomości swoich wypowiadanych słów, bo przypominam, że ta mała dziweczka w Warszawie krzyczała halo policja. I wiesz, jakby jesteś normalnym człowiekiem, to się napada, to normalnym i naturalnym jest, że idziesz na policję. Ale jak udajesz gangstera i jakby dopada cię rzeczywistość, bo okazuje się, że jesteś chujem do sztania, nie gangsterem, to nie możesz krzyczeć, kurwa, halo, policja, i się rozpierdalać jak zwykła dziwka. No to wiesz, to tak by stary, takie są fakty, nie? Takie są fakty. Fakty też są takie, że najprawdopodobniej Santino, gdyby dostał propozycję walki na jakiejkolwiek gali freakowej, to by się obsrał i nie przyjechał. Potem trzeba połączyć fakty, łączyć kropki, bo ja łączę kropek jestem. Zauważcie, że od kiedy Słowik trafił do więzienia na nowo, to Santino nie siedzi w Polsce. I teraz warto zadać sobie pytanie, czy to przypadek? No chyba niekoniecznie. No nikt tej dziweczki w tym kraju nawet nie chce. Więc on jedyne, co może zrobić, to poszczekać. Ja taki, kurwa, grzeczny, mały kundelek. 40-letni facet, który chwali się tym, że ma zęby z porcelany na kawałkach i nie tylko na kawałkach, ale też na live'ach. Grozi komuś najpierw na Instastories, że go rozjebie, a potem w kawałku mówi, że dopadnie go Sicarios. Mi się wydaje, że on usłyszał takie słowo, bo jakby Sicarios faktycznie istnieją, to są po prostu płatni mordercy. To są płatni mordercy, którzy są kompletnie okrutni. Nawet jeden ciekawy podcast jest odnośnie właśnie tego, jak oni działają. Tylko no, Santino, no to jedyne, co właśnie wie o Sicarios, to to, co się z podcastu dowiedział, albo ewentualnie jakieś filmy sobie zobaczył, nie? Faktycznie słowo fajne, takie chwytliwe, dobrze brzmi. No i chodzi, kurwa, i powtarza jak mantrę. Santino to killer? Tak, zgadzam się. Santino jest na swój sposób killerem, bo z każdą jego wypowiedzią umierają mi szare komórki. Czy ten podcast jest po polsku? Tak, jest to podcast... O Jezu, nie pamiętam teraz nazwy. Jak sobie potem przypomnę, to dam wam znać. Tylko nie jest to stricte rozmowa z gościem, który był tym Sicarios, tylko jest to doświadczenie ziomka, który przebywał w krajach, gdzie oni właśnie wykonywali takie morderstwa na zlecenie i on z nimi rozmowy przeprowadzał, wywiady z nimi przeprowadzał ten facet w więzieniach między innymi i on się dzieli historiami tych ludzi. Jakby opowiada historię tych ludzi i mniej więcej gdzieś tam przybliża nam to, w jaki sposób oni działają. Poprawcza, ha 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 ha. Twój ziomek syka, ta 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 ta. Na hajsie kanwala, ta 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 ta. Tak, to Przemek Górczyk podcast, dokładnie. Pamiętam nazwę tego podcastu, ale jedno muszę przyznać. Ten facet ma tak zajebistych gości niektórych. Wczoraj wracałem z Warszawy, nudziłem się też, byłem strasznie senny i potem na słuchawkach podcastik puściłem odnośnie wykopalisk w Egipcie. Taki starszy pan profesor, chyba 80-letni, opowiadał o prowadzeniu wykopalisk i tyle ciekawych kwestii, które tam padły i sposób wypowiedzi tego faceta był tak chwytliwy, że naprawdę jakby dobór gości ma topowy. Nie wiem, jak on do nich kontakt łapie, skąd on ich bierze, ale ten profesor był jakimś totalnym gigaczadem. Ja nie wiem, jakim cudem gość mający 80 lat ma taką bystrość, kurwa, umysłu i potrafi w tak ciekawy sposób opowiadać różne historie i jeszcze ma taką dobrą pamięć do wszystkich faktów, nie? Bo jakby nie patrzeć, jednak z wiekiem ten umysł traci na wydajności. To totalny top, jeżeli chodzi o dobór gości. Co mogę powiedzieć? No, dopierdolony dis.